Trzeba w odpowiedni sposób nagiąć swój umysł, zmodyfikować go, wpłynąć na niego, a to, co uzyskasz w życiu, w świecie zewnętrznym, będzie po prostu efektem tego, że zmieniłeś w odpowiedni sposób swoje nastawienie. To, jakie efekty uzyskujesz, jest konsekwencją właśnie twojego nastawienia, twoich przekonań, tego, w co wierzysz i tego, jakie masz wewnętrzne strategie, jakie masz wewnętrzne prototypy, jakie masz wewnętrzne modele i sposoby na realizowanie tego, co jest dla ciebie ważne. I to jest później świat zewnętrzny. On jest odbiciem. Poznajemy swoje systemy motywacyjne i swoje wartości. Może on jakby uświadomił nam to jeszcze mocniej, że jednak nie rzucajmy coś na kogoś obok, nie? Tylko weźmy sami życie w swoje ręce, w jakimś sensie, w jakim możemy. Tak myślę. Ogólnie merytoryczny przekaz na wysokim poziomie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Było jedno ćwiczenie, które pisaliśmy na kartkach, zapisywaliśmy i naprawdę to uświadamia. Takie ćwiczenia uświadamiają, kiedy mamy coś napisane na kartce i widzimy, gdzie mamy problem, gdzie tkwi w nas problem. Jedna rzecz to jest umiejętność postawienia sobie celu, o czym zaraz będę mówić, ale druga kwestia to jest umiejętność wdrożenia tego w działanie. Co tak naprawdę, chcę coś osiągnąć, wypisz sobie, co chcesz osiągnąć, ale w związku z tym, co tak naprawdę musi być twoim celem, zaraz sobie to przećwiczymy. I to nieustannie trzeba sobie zadawać to pytanie, aż w końcu dojdziesz, mało rzeczy mogę się zagwarantować, ale jeśli dojdziesz do esencjonalnego celu, to masz gwarancję, że go osiągniesz i to bardzo szybko. Atmosfera i czuję się zainspirowany tym miejscem i tą okolicznością. Jest super, plus sama wiedza merytoryczna. Ja uważam, że Rafał i Adam to są jedni z najlepszych trenerów w Polsce, jakich znam, dlatego szkolenie na plus. No. A więc zdecydowanie wolę siedzieć tutaj te 8 godzin niż spędzać czas przed, nie wiem, Świat według kiepskich albo jakieś inne seriale typu Rodzinka.pl, tak? Jest to zdecydowanie ciekawsze i polecam każdemu, na pewno warto być na takich szkoleniach i się edukować.